niż wyspa Gozo. Rotunda Church Show Pia. Kościół Madonna Tapinu. Głównym zabytkiem stolicy wyspy Gozo, Wiktorii, inna nazwa Rabat, jest Cytadela. Na Gozo mieszka 30 tysięcy mieszkańców, jest 16 wiosek i zgadnij ile kościołów? 68. Współczesne wersje ozdobne krzyży maltańskich. I faktycznie, gdzie nie spojrzysz, tam coś sakralnego. Na tym menu restauracyjnym mam główne specjalności. Ryba, królik i reszta made in Italy. Ten punkt widokowy nazywany jest Belvedere. Codziennie, co pół godziny odpływają te promy w kierunku Malty. Kryształowe groty. Oczywiście wyspa Comino. Jutro będzie wielki dzień, miejscowe święto narodowe, Dzień Zwycięstwa. I w Naszar, ja bym to przeczytał jako Naksar, odbywa się w nocy ceremonia. Ceremonia dzieje się dokładnie w środku nocy. Jednym z zabytków jest także pałac wielkiego mistrza rycerskiego zakonu maltańskiego. To właśnie ten. Trwają przygotowania do nocnej fiesty. Pałac Wielkiego Mistrza pochodzi z XVIII wieku, i obecnie jest w rękach prywatnych. Jednej z najbogatszych rodzin na Malcie. Nic dziwnego, że zakon opływający takimi bogactwami, a będący pod zwierzchnością papieża, w końcu stracił swój majątek.
zwykle tak to wygląda. Dzisiejszą kolację podadzą także w tej sali. Pomieszczenia tego pałacu grały w filmie o hrabi Monte Cristo. Z ciekawości zapytałem, ile kosztuje kolacja w tej złotej restauracji, w tym pięknym, wspaniałym pokoju tam u góry. Okazało się, że 70 euro na osobę. Maltańczycy nierzadko są osobami bardzo religijnymi. Oznaczają na przykład w ten sposób swoje domy. Pyszne, dojrzałe opuncje. Do Mosty przyjeżdża się zobaczyć tą wielką kopułę. Kościół Matki Boskiej w Moście, zwany potocznie Mosta Domu. Świątynia wzniesiona w połowie XIX wieku. Projekt był inspirowany Panteonem. Przykryta jest kopułą o średnicy 37 metrów. Trzecia co do wielkości kopuła w Europie, po Bazylice Świętego Piotra w Rzymie i Hagia Sofia w Stambule. Z tą świątynią było związane cudowne zjawisko, tak je przynajmniej tutaj określają, a mianowicie w dniu 9 kwietnia 1942 roku podczas masowych nalotów bombowych na Maltę spadła na środek kopuły bomba i niestety nie wybuchła. A może stety? Bo dzięki temu mogę w tej chwili tą kopułę oglądać. Kościół ten jest regularną rotundą. W zakrystii kościoła jest przechowywana replika tej bomby. Na rotundzie z zewnątrz, na wieżach, są dwa ciekawe zegary. Ten z prawej pokazuje normalne godziny, a ten z lewej Mdina była pierwszą stolicą Malty. Mdina jest miastem ufortyfikowanym, otoczonym fosą. I z takimi ozdobnymi wejściami. Muzeum Historii Naturalnej Malty. Metalowy pomnik mrówki. Chyba jakiegoś owada. To także żarna. Ten widok jest, jakby powiedzieć, taki niemiejski. Dlatego, że w pobliżu stolicy, jak jedziesz w tą stronę ponad godzinę, jedziesz praktycznie cały czas przez miasto. Wiosek, miasteczek jest tutaj dużo. Tereny, które można nazwać polami, występują rzadko i są raczej mizerne te pola z uwagi na brak wody. Katedra Świętego Pawła na swoich dwóch zegarach pokazuje inne czasy. Jest to jedna z największych ciekawostek tutaj, a mianowicie prawy jest prawidłowy, pokazuje w 11:30, a lewy zupełnie inną godzinę. Prawdopodobnie ten lewy jest bardziej namalowanym zegarem.
albo wskazówki są ciągle o tej samej godzinie. Sens tego wszystkiego jest taki, że ten lewy ma oszukać diabła albo śmierć. Część uliczek jest naprawdę wąskich. Miasto Rabat znajduje się dokładnie po drugiej stronie. Przechodzi się przez malutki park i już jest ulica Świętego Pawła, która prowadzi do centrum. W Rabacie głównym zabytkiem jest kościół Świętego Pawła. Rabat słynie z tego, że w roku 60 naszej ery, wtedy kiedy apostoł Paweł rozbił się na tutejszych wodach przybrzeżnych, to właśnie mieszkańcy Rabatu ratowali tych, którzy się topili w morzu. Święty Paweł następnie przez 3 miesiące tutaj nauczał. Stąd często występuje tutaj jego imię. Jak wszędzie na Malcie, pełne jest kościołów. I ciągle jest to największe na świecie muzeum na wolnym powietrzu. Południowe wybrzeże Malty to klify. Klify, które nazywane są klifami Dingli. Sięgają 200 metrów. Morskie groty w rejonie nazywanym Blue Grotto. Ta grota ma 6 metrów wysokości. Najczęstsze pamiątki są rycerskie. Na wschodnim krańcu Malty znajduje się miasteczko Marsaxlock. A pół godziny pieszo dalej na wschód, nad brzegiem morza, znajduje się takie miejsce. Nazywają to basenami Świętego Piotra. Peterspuls. Można tu przypłynąć łódeczką także, ale najlepiej pieszo. Pierwsza połowa września, dojrzewają opuncje. Te czerwone są już dojrzałe. Pyszne do jedzenia. Tyle, że obierając trzeba uważać na kolce. Na niedzielne targowisko do Marsaxlock zjeżdżają się chyba wszyscy maltańscy turyści. Jest tutaj mnóstwo ludzi, pełno autobusów i strasznie trudno dostać się do autobusu takiego publicznego, który przyjeżdża tu z Valletty. Czasami trzeba w Valletcie czekać godzinę, żeby znaleźć miejsce w autobusie. Poza towarem takim ogólnomaltańskim najciekawsze są także takie łódki. Można nimi wybrać się, opłynąć zatokę. W takie saki łowią tutejsze stwory morskie. Krewetki tygrysie, langusty, kraby i wszelkie inne.